Tragedia pod Tylkową. W wypadku samochodowym zginęła 56-letnia mieszkanka Szczytna. Kobieta umierała na oczach męża. Do wypadku doszło około godziny 7. Zderzyły się tam Renault Thalia oraz Opel Zafira. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 61-letni kierowca Renault mógł nie dostosować prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Pogoda była paskudna, padał deszcz, droga była wyjątkowo śliska. Do zdarzenia z Oplem Zafirą doszło na łuku drogi, mówi Aneta Choroszewska-Bubińska ze szczecińskiej policji. 56-letnia pasażerka z Renault poniosła śmierć na miejscu. Talią kierował 61-letni mąż kobiety, Zafirą jechał z kolei 34-latek. Obaj mężczyźni trafili do szpitala. Na miejscu wypadku przez kilka godzin pracowali policjanci oraz prokurator. Ekipa techniczna zabezpieczyła ślady, pomogła ona ustalić dokładne okoliczności tej tragedii. Droga Szczytno-Olsztyn była zablokowana przez kilka godzin.